doktorze, to jest szpital i twoje wrzaski przeszkadzają chorym. O, rety, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Już nie będę. Zabieraj się stąd. W tej chwili daję słowo, że już mnie tu nie zobaczysz. Super, no i sprawa załatwiona. Fartuch sanitariusza jednak budzi szacunek. Od razu spokorniał i wszedł do szpitala. Wszedł do szpitala! To jest grane. Czy to jakieś żarty? Śmiało, niech pani spróbuje. Ale jak to? Przed nią się otwieracie, a przede mną to nie? Dość tego! Teraz się chyba nie zamkniecie. Nie zrobicie mi tego. Nie, skądże znowu? No dobrze, ja tylko chcę wejść do środka. Nie zamkniemy się więcej. Możesz nam zaufać. To doskonale, dzięki. A to dopiero ofiara wypadku. Pan potrzebuje opieki medycznej. Najpierw kilka badań. Ostrzegam, że niektóre z nich mogą być nieco inwazyjne. Ale ja nie jestem pacjentem. A ja nie jestem lekarzem. Zmierzę panu ciśnienie krwi. No jak? Wybuchowe. A teraz kolejna odruchy. O nie, tracimy pacjenta. Nie chce pan zagrać? A on nic. Zmienimy pozycję. Rety, jak to w ogóle działa? Do tego trzeba być lekarzem. Będę leciał, tylko jeszcze łyczek. Prześwietlenia. Położnictwo. Poruszające? Życie jest to takie kruche. Nie złapiesz mnie! Rety! I co teraz będzie? Nie wiem jak ty, ale ja mam skrzydła! Otwarte okno, ale mam szczęście! Przestań się wygłupiać i otwórz to okno! Co? Nie rozumiem, co do mnie mówisz! Chcę, żebyś otworzył to okno i to już! Tak mi przykro, słyszę tylko bla, bla, bla! Chyba dlatego, że dzieli nas szyba! Otwórz to okno! Hej! Ja czekam! Znalazłem rozwiązanie! Jeżeli otworzę to okno, to zrozumiem, co do mnie mówisz! I to właśnie chciałem ci powiedzieć! No wiem, bardzo wyraźnie cię słyszałem! Trzymam cię! Zostaw mnie, ale to wtedy! No puszczaj! Jak sobie chcesz! Hot dogi! Parzy! Oho, mam tu parzoną szynkę! Ostudźmy ją! Lody! Widzę, że kolega kuje żelazo, póki gorące i nie ma zwyczaju na zimne dmuchać. Zimna lemoniada. Pogotowie. Foki! Czy to ty tak strasznie hałasujesz? A to dopiero, prosiak w potrzebie. Zabiorę cię do szpitala, stary. Trzymaj się tam!